South Beach, to the beach, South Beach, to the beach, South Beach. Czy nas widać, czy nas słychać, czy nas czuć? Siemanko, czuć nie. Nie? Ale widać i słychać, mam nadzieję, że tak. Nie? Bo Wiara już pisze, że to Boca, Miami, stary klasyk. Wszystko się zgadza. Dzisiaj wydanie specjalne, 23. wydanie polskiej historii muzyki klubowej, sztuki DJingu. Mówimy o kulturze przede wszystkim klubowej w naszym kraju. I teraz kilka oczywistych pytań, a właściwie odpowiedzi oczywistych na te pytania. Kto jest najlepszym DJ-em w Polsce? Dla mnie? Albo inaczej. Dobrze, to ja zadam trzy pytania, a ty mi udzielisz może trzech odpowiedzi różnych. A ty dzisiaj program o mnie? Do ciebie mam pytania po prostu. Dobra, na początek, okej. Okay. Najpopularniejszy DJ w Polsce, najlepszy DJ w Polsce, twórca największego eventu klubowego w Polsce to... Mój imiennik. DJ Chris. DJ Chris. Wiadomo, o co chodzi, wszyscy na to czekali, wisienka na torcie w naszym programie właśnie dzisiaj. Tak jest, 23 odcinek tego cyklu, przedostatni dzisiaj DJ Chris w czwartek 18:00. Pojawia się Krzysztof Bartyzel, a więc... Tak naprawdę DJ Chris po raz drugi, tylko już w innej formie. Uznaliśmy, że to jest odpowiednie miejsce i odpowiedni moment do tego, żeby przepytać go, jakie były początki DJ Chrisa i który z DJ-a stał się organizatorem największego festiwalu. Ale to już jakby druga pora kaloszy, dlatego temu poświęcimy osobny odcinek, ten, który pojawi się w czwartek. Mamy mnóstwo pytań, wy również możecie je zadawać zarówno na privie, jak też tutaj komentując na live'ie. A więc co, za chwilę łączymy się z Chrisem. Póki co zbieramy tutaj się wszyscy tłumnie. Udostępniajcie naszego live'a. Dajcie znać znajomym, nieznajomym, wszystkim tym, którzy chociaż trochę interesują się muzyką klubową, bo to będzie nie lada gratka. DJ Chris już za chwilę na żywo w gradzie naszych i waszych pytań. Tak mniej więcej 6 minutek i polecimy z całym zestawem pytań. South Beach to the beach. South Beach to the beach, South Beach, 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 to the beach, South Beach. On a hot night in Miami. Najbliższą godzinę historia polskiej muzyki i kultury klubowej. Dzisiaj gość specjalny na żywo, absolutnie DJ Chris. Już za chwilę do niego dzwonimy, łączymy się i rozmawiamy przez najbliższą godzinę. To pierwszy z dwóch odcinków, bo w czwartek również będziemy kontynuowali tę rozmowę. To historia polskiej muzyki klubowej, live sponsorowany przez... Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzisiaj o sporcie nie będziemy mówić, może następnym razem. Chociaż kto wie.
Tak, to raczej tak, bo Lech będzie grał mecz. Idzie Frank. No, no to w czwartek z Rangersami. Tak jest. Postawimy wyniki, ale nie będzie rozwiązania, bo to za tydzień. Nie, bo w czwartek ostatni live. No dokładnie, chyba że zrobimy jakieś wydanie specjalne, podsumowujące. Może cię na to namówię. Mam special edition. Ja wiem, natomiast Mateuszek może nam pokrzyżować te plany. A. I że już od końca tygodnia nie będziemy mieli możliwości przemieszczania się. Nieważne, 27 października 2020 roku dla tych wszystkich, którzy oglądają to z offline'u. Okej. Okay. Czyli co, kilka minut i lecimy dalej, przypominając sobie jednocześnie kolejny numer, który nieraz gościł w setach DJ-a Chrisa. Casey w oryginale We Like The House. Przy okazji pozdrawiamy tych, którzy nam pomagają, te dobre duszki, które udostępniają Mateusz, tak? Mateusz z Nowego Pomyśla. Pozdrawiamy strzałeczka, wielkie dzięki. Odwdzięczymy się przy okazji oczywiście, jak zawsze. Tak jest. W naturze. Cała tracklista, gdyby ktoś pytał, będzie dostępna oczywiście po programie. Jak zawsze to robimy, wrzucamy tytuły numerów, które tutaj wykorzystujemy w trakcie naszego programu. Czy jesteś gotowy? Jestem gotowy, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program już. Dzwonimy? Tak. Dobrze. We'll be right back.
jest historia polskiej muzyki klubowej. Calvin Dremy, 23 już odcinek za dwa dni. Ostatni już i później zrobimy podsumowanie tego, co działo się u nas przez ostatnie 3 miesiące. Póki co czekamy na gorące, bardzo gorące połączenie z DJ-em Chrisem. Teraz tak trochę od kuchni przeszliśmy chwilę grozy, bo przed chwilą abonent był czasowo wyłączony. Ale udało się. Dobra, jedziemy z pytaniami. Siemanko, witamy serdecznie. To jest historia polskiej muzyki klubowej według duetu Calvin and Dremy. Odcinek 23, przedostatni. Pojawia się legenda polskiej sceny klubowej, człowiek, z którego chyba nie trzeba przedstawiać, DJ Chris. Siemanko, witamy. Witamy. Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie, ale to zaraz legenda, zaraz inne. Tam epitety rzucacie tutaj we mnie. No, dobrze. Myślę, najbrzydszy wśród DJ-ów. Lepiej? O, to jest idealne porównanie tutaj. Witam serdecznie całą Polskę. O, w końcu. Tak, no dobrze, to on. Nikt nie potrafił. No tak. Poprosiłem Giertycha ostatnio, żeby tak zrobił i nie potrafił, nie? Ale Krzysztof umie. Krzysiu, pytanie podstawowe. Skąd pseudonim DJ Chris? No to jest, Boże, no moje imię i nigdy się tam z tym wielce od samego początku, nie wiem, nie ustawiałem jakiś wielki pseudonim i nie miałem, wiecie co, ja od samego początku wielce, jak gdyby tutaj DJ-em, nie chciałem być, tylko po prostu sobie grałem, bo samo przyszło po prostu, kim jesteś, no DJ Chris. I poszło. Krzysztof. To lecimy, no to teraz tak, kiedy był początek, jak to się zaczęło, kiedy pierwszy raz pomyślałeś, że jesteś DJ-em, kiedy miałeś pierwszy swój występ, grzebiemy w dalekiej przeszłości. A bo jeszcze przed tym występem w ogóle, jak do tego doszło, że do tego występu doszło. Aha. Początki jak gdyby tego wszystkiego są takie, że ja tańczyłem w zespole ludowym w Kołobrzegu o nazwie Algi. Już wtedy jeżdżąc po wielu festiwalach w Polsce i wtedy akurat we wschodnim bloku, bo byliśmy i w Kaliningradzie i byliśmy w dużej części Rosji, bo Algi tańczyły przede wszystkim tańce wschodnioeuropejskie, ale oczywiście też polskie. Jeździliśmy też po polskich festiwalach i może obserwując jak gdyby to wszystko z muzyką fantastycznym, tam była pani Halina Puc, która była oczywiście choreografką, jak i naszym trenerem tańca, natomiast jej wspaniały syn był inżynierem dźwięku i rzeczywiście studiował ten dźwięk. Ja od samego początku byłem zakochany wtedy jeszcze w taśmach szpulowych, to były piękne gdzieś tam rzeczy, które po prostu mnie fascynowały i no i przede wszystkim to nagłośnienie. I dzięki niemu tak naprawdę gdzieś tam poszedłem, on mi pokazał to wszystko, w jakim kierunku idzie ta muzyka, na czym polega dźwięk. Miał fantastyczne domowe studio, w ogóle rodzina państwa Puc była naprawdę przemiłą, jak gdyby jest przemiłą rodziną, gdzie dzisiaj mam z tym najmłodszym synem, można powiedzieć, najwięcej do czynienia, bo jest w urzędzie miasta Kołobrzeg, jest chyba informatykiem, z tego co pamiętam. Natomiast tutaj to był taki początek, gdzie to był się zakochałem, żeby biec do brzegu, później występy na festiwalu w Zielonej Górze, w Gorzowie, tam w którymś momencie akustyk zasnął za konsoletą, ja poszedłem do tej wielkiej konsolety, to była wtedy Vienna Spirit, 64 kanały, gdzieś tam wiedziałem już, gdzie, co mam nacisnąć, gdzie są potencjometry, gdzie są podgrupy, ściszyłem, cofnąłem taśmę, pani reżyser głośno powiedziała, proszę cofnąć taśmę, pan akustyk, okazało się, że to był jeden z akustyków z Kołobrzegu, później zaprosił mnie do tego, żebym wpadł do niego do studia w Kołobrzegu, studio, to był Kołobrzegski Ośrodek Kultury, okazało się, to był oczywiście Ireneusz Placha z Kołobrzegu, Irek już prowadził w Naczelnej Organizacji Technicznej w Kołobrzegu, wiecie, mówimy tutaj o latach 80. Irek prowadził wtedy wideodyskoteki, to były pierwsze magnetowidy w ogóle Panasonica, takie z klapką, zjeżdżane, oni nagrywali wtedy, słuchajcie, MTV Music Europe and chyba Dance Charts, to była wielka lista, Lais La Bonita, to są oczywiście te czasy i gdzieś tam od tego wszystkiego to się zaczynało, gdzieś tam Okrzyżyns, Jean-Michel Jarre, wiecie, tutaj idziemy w Vangelisa, gdzieś tam,
oczywiście Modern Talking i tak dalej, bo to są te lata 80. ABBA, Shakespeare Sisters i tak dalej, i oni to nagrywali wszystko na teledyskach. No ja miałem wtedy, nie wiem, no 12-13 lat, nie wolno mi było oczywiście po 22 przebywać w klubie, bo rodzice bardzo mocno tego pilnowali. Do 21 jak gdyby nastawiałem taśmy, tylko i wyłącznie te wideo. No i od tego się zaczęło, że tak naprawdę pierwszą, można powiedzieć, że dyskoteką, nazwijmy imprezę, zagrałem w ogóle z kaset wideo. To była pierwsza jak gdyby taka impreza, którą zagrałem. Tam powiedzmy takie tak zwane rozbiegówki robiłem przed DJ-em, kiedy on wchodził. Bardzo lubiłem patrzeć na niego i powiedzmy ten zasób słów, jaki w ogóle obycie z mikrofonem. Tu właśnie jest jak gdyby ta rola tak naprawdę Irka Plachy, później Romana Łangowskiego, który jest dyrektorem Kołobrzeskiego Ośrodka Kulturalnego, gdzie tak naprawdę Kołobrzeski Amfiteatr, zaczynają się imprezy, dostajemy jako województwo, to była taka linia Dynakorda, 4 głośniki, konsoleta. Ja tam zaczynam robić nagłośnienia, w międzyczasie oczywiście zaczynamy grać dyskoteki. Później oczywiście z Mariuszem, z Piotrkiem jedziemy do Warszawy, jeszcze wtedy dyskotek, kupujemy pierwsze kolorofony, jakieś tam fireballe, jakieś kwanty, inne rzeczy. No i puszczamy jak gdyby w amfiteatrze, to jest 92, to była pierwsza dyskoteka w amfiteatrze na świeżym powietrzu. Kiedy gramy, ja już gram, oczywiście to są wtedy jeszcze nie aż takie dobre miksowane rzeczy, natomiast wtedy poznaję Roberta, czyli Skula, no i Skul mnie zaprasza do siebie, wręcza mi pierwszą w historii płytę Paula Van Dyka. I to jest strasznie potężny przewrót, jak gdyby w historii Skul miał potężny zasób muzyczny wiedzy i myślę, że to chyba on najbardziej mnie tutaj przewrócił w tym wszystkim, kiedy jak gdyby skierował mnie na tory muzyki takiej czysto elektroniczno-techniczno-house'owej, bo jeszcze wtedy gdzieś tam oczywiście techno jako techno, może na pewno Berlin tutaj miał jak gdyby prym w tym wszystkim, oczywiście Detroit i tak dalej, natomiast gdzieś tam, wiecie co, techno kiedyś to był szans. To było tak mocno, jak gdyby pociągnięte rzeczy, że mnie to nie do końca gdzieś tam ciągnęło. Myślę, że w tym całym jak gdyby opowiadaniu tutaj bardzo dużą rolę jak gdyby przejścia odgrywa właśnie Hotel Scampoli i pierwsze dyskoteki na piętrze, gdzie rzeczywiście dotykam płyty winylowej. Zaczynamy grać z winyli, później Fregata w Kołobrzegu, później przejście do Koszalina, no i pierwsza w historii Bajka. No tutaj jak gdyby klub Bajka Koszalińska, to jest potężna moja w którymś momencie historia, gdzie zaczynam grać naprawdę już z takim, można powiedzieć, że naprawdę technicznym uderzeniem. To już są występ na pierwszych mistrzostwach, nie, jeszcze nie, przepraszam. Kupuję sobie wtedy pierwszego Denona. Tak, to kupuję tutaj pierwszego Denona, na którym mogę ustawić sobie prędkość, mogę sobie ustawić wszystkie inne rzeczy, gdzie jak gdyby to powoduje, że zaczynamy grać naprawdę czysto dobrze technicznie. Ja tu robię taką, nazwijmy to wtedy, nie wiem czy pamiętacie, Daisy D i oczywiście jej wspaniałe audycje. Viva, ale viva. Jesteście? Niemiecka, tak, viva. Tak. Jesteście? Jesteście. Czarnoskórę, cały czas, no słucham. Viva Club Rotation. Ja taki słowotok rzucam, nie wiem czy słuchacie. Jesteśmy przygotowani na to, znamy się 20 lat. Okej, okay. Słuchajcie, no to tutaj ta bajka, tak, lecimy tutaj jak gdyby tym zestawem. Pierwszy mówię Daisy D, ja robię ten Night, ja nie pamiętam jak się nazywały te jej imprezy. Viva Club Rotation, tak? Viva Club Rotation, gwizdek wrzucam w usta, co piątek, co sobota o pierwszej w nocy w Koszalinie, klub Bajka i ja grałem wtedy już techniczne rzeczy, cały Koszalin się tutaj zjeżdżał. Przyjeżdża tutaj jeden z chłopaków ze Szczecina, ale jeszcze między tym jadę do Mielna, gdzie otwieramy Oriona. Ja tam zostaję jak gdyby jednym z DJ-i w Orionie. To już jest, wiecie co, to już jest moment, kiedy
To już jest moment. Który to jest rok? Wiecie co, to będzie 90, to będzie 96, 95. Ja kupuję pierwszy mikser po mistrzostwach Polski, pamiętam, kupuję pierwszy mikser z echem. I zaczynam się bawić tym echem razem z Denonem, zaczyna to naprawdę gdzieś tam muzycznie i technicznie bardzo dobrze, nazwijmy, moja nauka, rozwijanie się w tym kierunku, przebywanie z chłopakami, no DJ Toxic Noise, Opole, później chłopaki z Wolf, Long, gdzieś tam chłopaki Matys oczywiście, to już są pierwsze takie zalążki, widzimy się w piramidzie w Chorzowie, to już są pierwsze takie, można powiedzieć, momenty, oczywiście idziemy dalej, to jest 96, myślę, 97, tak, chłopaki ze Szczecina przyjeżdżają, otwieramy Miami w Mielnie, później też w międzyczasie jadę do Lokomotywy do Szczecina, Imperium w Szczecinie, no już zaczyna się jeżdżenie po Wrocławiu, Poznaniu i tak dalej. I chyba 99, taki gigantyczny przełom, wygranie Mistrzostw Polski prezenterów dyskotekowych. I tutaj zaczyna się naprawdę potężna zabawa, jak gdyby techniczna od tej strony. 2001, z tego co dobrze pamiętam, tak, nie, przepraszam, 2000, dobrze, 2000 chłopaki z Ekwadoru są w Mielnie, ale zapominają jak gdyby z rozterki i fajnej zabawy chyba wziąć numer telefonu, ale już Poznań przyjeżdża na drugie moje imieniny, bo pierwsze były w 99, 2000, te 3-4 dni śmierci, na początku były 3, później powiększamy to do 4 dni śmierci. I co? No i później jadę na zaproszenie chłopaków do Manieczek. Najpierw na samym początku jadę tak naprawdę na zaproszenie, aby nauczyć DJ-a, który tam gra, tak naprawdę, żeby używał mikrofonu i żeby używał echo. I tak dalej, i tak dalej. No gdzieś tam to wszystko pokazuję. Wracam z powrotem. Jeszcze się mamy zobaczyć. Chłopaki dzwonią za 2 czy tam za 3 tygodnie. Na zasadzie takiej, Chris, no jest tutaj propozycja, abyś przyjechał tutaj na stałe. No i tak zjeżdżam tam na stałe, chyba w 2001 roku, dokładnie w październiku. Tak. Co tam zastałeś? Jesteś w Manieczkach, 2001 rok. Co widzisz, co czujesz, co słyszysz? Co widzę, co czuję? No, wiecie co, za każdym razem to była gdzieś tam inna, jakby to powiedzieć, inna publiczność, bo tą publiczność widziałem tylko i wyłącznie w wakacje. No, niesamowita jak gdyby energia. Jak tam wjechałem, no co, no była jedna sala, tak. Ja byłem na takim pięterku, po schodkach się wchodziło do konsolety. No generalnie DJ-a jako DJ-a do samego końca nie było widać, było go słychać, natomiast przed samą konsoletą po prawej stronie był taki daszek, taki pseudo, nazwijmy to, balkonik, tam dziewczyny już tańczyły, już z niektórymi fajnie się można powiedzieć, że zaznajomiłem. No i co, no rozkręca się to wszystko, mijają tygodnie, można powiedzieć miesiące. Tak naprawdę w którymś momencie jak gdyby właściciel klubu powiększa o salę, później o chyba o drugą salę. To, ale poczekaj, zwolnijmy na chwilę, bo żeby zwizualizować ludziom, jakiego ty dokonałeś odważnego ruchu, bo jesteś w Koszalinie, jesteś w Kołobrzegu, masz Pomorze opanowane, tam masz swoich odbiorców, już swoje miejsce do grania i w pewnym momencie pojawia się koleś, który mówi, że na wsi niedaleko Poznania ma klub, który nie prosperuje tak, jakby chciał, żeby prosperował, i ty tam idziesz. Co było tym magnesem, że ty poczułeś, że to, no, z perspektywy czasu, no było to mega kaskaderskie takie, wiesz, no, kamikaze, nie? Zaczekaj, Krzyś, on nie przyjechał do mnie, że jego klub nie prosperuje. Jego klub prosperował. Tyle, że po prostu, no oni widocznie też widzieli, jak gdyby w tym wszystkim, wiesz co, rozwój. No widzieli, jak wakacje,
jak poznaniacy bawią się. Dlaczego? Dlatego, że jak ja raz przyjechałem do tego Poznania i zagrałem, to nie pamiętam, czy oni w ogóle zrobili reklamę, że Chris, ja nie pamiętam, czy już był ten Chris, czy co, że DJ z Mielna gra, chyba coś takiego było. Natomiast jak zrobili już reklamę później, że DJ jest z Mielna, z Miami Nice, jest jak gdyby w Ekwadorze, no to rzeczywiście gdzieś tam ruszyło to wszystko, wiesz. Tutaj też trzeba dużą dozę jak gdyby wgrać to, że ja nie wiedziałem, że na samym początku ja jestem w jakiś sposób nagrywany. Bo to jest jak gdyby bardzo ważna gdzieś tam sytuacja. Chłopaki mnie jako mnie nagrywali i jak gdyby dawali, nie wiem czy dawali, bo już w którymś momencie też nie chcę tutaj jak gdyby skłamać ani ukierunkować. Ja na pewno któregoś dnia, pamiętam, jadę przez Poznań, jechałem jak gdyby do domu i nagle słyszę gość ma odkręconą jak gdyby szybę, no i tam gość gra i mówię, kurwa, gra podobnie do mnie, no. Że on krzyczy i tak dalej. Natomiast jak już usłyszałem swój głos, nie wiem, od pani Jaci z drugiego turnusu dla wujka Pucio, no to już wiedziałem, że to nazwijmy to były moje słowa. No właśnie, przepraszam, że ci przerwę. Dla naszych młodszych słuchaczy wyjaśnienie. Rok 2001, nie ma YouTube'a, internet raczkuje. Jak to się dzieje właśnie, że DJ Chris, Ekwador Manieczki i muzyka, która tam właśnie gra, jest nagle popularna w całej Polsce. Jak to jest, kto był pomysłodawcą? To się wszystko jak gdyby... To jest wiele zdarzeń. Ja zawsze mówiłem, że to nie tylko ja, to tutaj bardzo dużo ludzi jak gdyby dali, atmosfera. Wielu ludzi jak gdyby dołożyło do tego cegiełkę. Dlaczego? Dlatego, że to jest moment, kiedy wychodzą pierwsze nagrywarki CD. To jest moment, kiedy wychodzą pierwsze nagrywarki komputerowe. Wiecie, jak pamiętam, jak pojechałem do kogoś, kto miał ścianę komputerów i nagrywarek, wrzucał jedną matkę i w ciągu tam, nie wiem, 30 minut rozpowszechniał 35 sztuk. Ta ściana kosztowała tyle, co Mercedes. Ale on mówił, że on w ciągu jednej nocy jak gdyby przygotowuje tyle i tyle płyt, na których tyle i tyle ludzie zarobią, więc to wszystko była jak gdyby kolejność zdarzeń losowych, naprawdę losowych, gdzie ludzie po prostu sami od siebie widzieli po prostu i energię, i to coś innego do tej szarej jak gdyby rzeczywistości. Pamiętajmy o tym, że to są lata, gdzie króluje absolutnie jak gdyby disco polo. Jest naprawdę niewielka ilość klubów, gdzie w Polsce gra tylko i wyłącznie bardzo dobry underground, to trzeba też powiedzieć. Szczecin, chłopaki bardzo dobrze grali. W Poznaniu też fantastyczną muzykę grali. W Warszawie oczywiście było kilku wspaniałych DJ-ów, którzy naprawdę grali gdzieś tam ten zaściankowy underground, ale oni naprawdę grali fantastyczną muzykę. Zresztą w momencie, kiedy już, nazwijmy to, naznaczyły się tory Ekwadoru, ja za chwileczkę nie wiem, czy możecie to sobie jak gdyby gdzieś tam cofnąć, ale wielu DJ z Warszawy, którzy oczywiście gdzieś tam nie obrażali się na to, że jadą do nazwijmy to, na fixę tak zwaną do Ekwadoru, to wielu wspaniałych DJ odwiedziło ten klub i grali naprawdę swoje, tylko i wyłącznie, i ludzie szli normalnie jak reksio za szynką. Więc tutaj wiecie co, naprawdę by trzeba było jak gdyby kolejność zdarzeń bardzo mocno spisać do tego, żeby młodzież jak gdyby zrozumiała, bo to są naprawdę tygodnie, miesiące, dzień po dniu jak gdyby rozwoju tego wszystkiego. Czyli te pierwsze podcasty, bo tak naprawdę to są pierwsze podcasty sprzed 20 lat, które były wydawane na płytach kompaktowych, były nagrywane tak, bez twojej wiedzy. Wydawane, no piracko oczywiście. Tak, piracko. Tak, rzucamy świat. Tak, no, słuchajcie, no gdybym, nie wiem, miał jednego grosza od każdej płyty... Właśnie o to chcieliśmy zapytać. Głosem, Chris, jak to właśnie postrzegasz? Czy to była gigantyczna promocja i to jest dla ciebie ta wartość? Czy myślisz, że właśnie sobie, że... Czy zostałeś okradziony? Czy ktoś miliony zarobił na twoich setach i na twojej osobie właśnie w ten sposób? Wiecie co, nigdy, ja naprawdę od samego początku i powtarzam to, zresztą ci wszyscy, którzy ze mną są bardzo mocno związani, ja cały czas i powtarzam jak gdyby jedną najważniejszą rzecz. Najważniejsze w tym wszystkim jest zostawić coś po sobie i dać ludziom odrobinę szczęścia. Pieniądze przychodzą z boku. Ja nigdy nie patrzałem na,
na pieniądze i wszystkie chłopaki doskonale to wiedzą, które są blisko jak gdyby mnie. Ten, kto mówi lub wyraża opinię, że dzisiaj Chris to pieniądze, czy nie wyjdzie, czy nie zagra, czy nie zrobi, jak gdyby bzdura absolutna. Jest najważniejsze to, że mam oczywiście, porównując powiedzmy, nie wiem, te lata 2004, 5, 6, 3, mam zdecydowanie mniej czasu, bo mam na sobie jak gdyby wiele rzeczy, które nazwijmy to muszę dźwigać jako bagaż. Nie to, że doświadczeń, tylko produkcji i może dlatego nie na wszystko mnie jak gdyby mam czasu, żeby dopiąć, ale na pewno staram się w dalszym ciągu jak gdyby być bardzo blisko absolutnie wszystkich i myślę, że ci, którzy tak jak mówię są blisko, doskonale o tym wiedzą i panują też nad tym, bo wiele rzeczy jak gdyby nie trafia do mnie ostatecznie, bo oni przesiewają dużo rzeczy. Dziennie jest 100-150 maili do mnie czy wiadomości na skrzynkę i gdzieś chłopaki te powiedzmy bliższe mi przerzucają, ale też są związane z tym, że gdzieś i się pomaga i się robi jakieś tam zbiórki i nawet no name wpłacamy, czy pomagamy, gdzie tylko możemy, jak gdyby w niektórych rzeczach, czy wysyłamy koszulki. Wiecie co, no to jak gdyby tych wszystkich zdarzeń życiowo-losowych jest naprawdę... Poczekaj, ale ja chciałbym wrócić jeszcze do tych podcastów, do tych płyt wydawanych. To jest płyta kompaktowa, ona ma 700 tam mega pojemności, nagrywany jest z niej fragment imprezy. To jest wycięte od początku do końca, ale jedną rzeczą, która była charakterystyczna na tych płytach zawsze, to było krzyczenie słowa jazda. I teraz skąd się wzięła jazda i skąd się wzięło echo w tej jeździe? To są dwa pytania od naszych klubowiczów, którzy tutaj wysyłają nam na priwa. Po pierwsze skąd echo, a od drugiego pytanie skąd jazda? Echo wzięło się w 1995-96 roku. Moje pierwsze nagranie, które można powiedzieć nawet jeszcze wcześniej, 93 rok. Pierwszym nagraniem, którym zaczynam używać echo, to jest Chicane, Salt Water. I w tym gdzieś tam się jak gdyby zaczynam bardzo mocno bawić, bo na początku nie krzyczę do mikrofonu ani w górę, ani jazda, ani jakichkolwiek innych słów, tylko po prostu jak gdyby robiłem echo do rzeczy, które nazwijmy to w jakikolwiek sposób wybrzmiewały jako chór. Czyli dośpiewywałeś jakby, tak? Jakby sobie tam bawiłem się z dośpiewywaniem. Natomiast w którymś momencie rzeczywiście jak wiecie, bo na początku to było ja, kur, nie było całych słów, tak? Ja tylko jak gdyby początek zarzucałem, który był możliwy powiedzmy do adaptacji przez ludzi. To w którymś momencie tak naprawdę wiele takich haseł, które później DJ-e zaczęli używać, jest absolutnie tworzonych przez ludzi. Czasami, wiecie co, nie wiem, czy nikogo bym, powiem wam szczerze, nie uraził. Może ktoś z sali krzyknął to jazda. A ja tylko powtórzyłem przez mikrofon, bo pamiętajcie, jak gdyby cały czas w moim życiu był przejaw bezapelacyjny kontaktu bezpośredniego z ludźmi. I czasami życzenia były takie, że ktoś podszedł do konsulety, ty jesteśmy tutaj z Inowrocławia, weź pozdrów Inowrocław. Ja brałem za mikrofon, pozdrawiam Inowrocław. I był aplauz jak gdyby na tym. Przyjeżdżało bardzo dużo Bydgoszczy. Przyjeżdżały potężne autokary, słuchajcie, spod Warszawy. I gdzieś tam naprawdę to się w którymś momencie, jak Fador wyszedł z potężną, naprawdę potężną mocą. Te pierwsze imprezy, które zagraliśmy na zewnątrz, słuchajcie, no Amsterdam Dance, że to jest mój projekt od samego początku narysowany tak, jak on ma być i tak, jak ma być przejechany jak gdyby przez Poznań. Zresztą Calvin, no, doskonale Krzysiu, pamiętasz? Tak, partycypowaliśmy w jednej zadymie paraliżu Poznania. Ale no nie w jednej, tylko najważniejszej, bo w pierwszej, nie wiem, czy pamiętacie. Tak jest. Ja na platformie. Autobusie londyńskim. Nie, jeszcze na autobusie na londyńskim. Tak, to jest pierwszy jak gdyby Amsterdam, nie wiem czy pamiętacie. Nie, to wy uczestniczyliście, przepraszam. W drugim, bo połączyliśmy platformę. Tak, platforma. I na platformie to, co było, leciało na platformie, wszyscy mieli w FM-ie w swoich samochodach, bo my puszczaliśmy to z radia. Tak, a w studiu Radia Remi FM, wtedy Remi, a Calvi jako latający reporter. Tak, latający helikopterem reporter. Tak, dlaczego? Dlaczego i skąd wzięliśmy ten pomysł, jak to zrobić? Dlatego, że rok wcześniej jesteśmy na Love Parade,
I to tam dokładnie się dowiedzieliśmy, że dlaczego o godzinie 19 wszystkie tiry grają tą samą muzykę, bo każdy tir miał odbiornik radiowy, który miał za zadanie przełączyć się na falę, jak gdyby nadający z głównego anioła, czyli z głównej sceny, i dlatego przez cały jak gdyby diukt związany w tym, na Love Parade wszystkie tiry o tej godzinie grało to. I tu żeśmy zrobili to samo. Wy dostaliście nagrany wcześniej set, bodajże chyba na te 60 minut przeze mnie. Tak. Puściliście go z radia, a ja go tylko otworzyłem. Tym samym wszystkie samochody jak gdyby grały w całym Poznaniu, jadąc, dojeżdżając do nas, grały identycznie to samo. Strasznie, to było... strasznie się wtedy tego wstydziłeś. Chowałeś się za konsoletą. To tak od kuchni powiem klubowiczom, że to wtedy była ujma dla DJ-a. Jak nie grał na żywo, to się chował ze wstydu. Tak. I Krzyś to tak właśnie zrobił. Ale cofnijmy się właśnie do tego 2002 roku, do Love Parade, kiedy to właśnie Ekwador pojechał świat, aby reprezentować Polskę. Jak to się stało? Do Berlina na platformie. Totalny kosmos. Jak do tego dochodzi? To jest też kolejna, jak gdyby, kolejne zdarzenie, bo to nie tylko był Ekwador, to było powiązanie z klubem Radio Bar z Wrocławia. W Radio Barze gra Kubuś, z którym dużo, dużo wcześniej ja się bardzo dobrze przyjaźnię z klubu Kazamaty w Kołobrzegu. Kuba wyjeżdża w którymś momencie do Wrocławia, jak gdyby, czyli wraca do siebie i tam gra właśnie między innymi w Kazamatach po wielkiej powodzi chyba wtedy, bo to początki jak gdyby są 2000, chyba z tego co pamiętam, kazamaty zostają doszczętnie zniszczone. Kuba zaczyna jak gdyby tam rozkręcać ten radiobar. Tak oczywiście mniej więcej pamiętam. Przy tym wszystkim poznaję się, bo przecież gram, słuchajcie, co to był za klub? Bulldog. Oczywiście w Bulldogu zaczynam grać początki we Wrocławiu, co środę jeżdżę do Bulldoga. Bulldoga zamykają, otwierają Metropolis. I ja co środę grałem w Metropolis, co czwartek grałem oczywiście w Trezorze w Szczecinie, co piątek grałem już w Ekwadorze, sobota w Ekwadorze, niedziela w Ekwadorze, poniedziałek miałem tylko wolny, we wtorek już wyjeżdżałem, bo we wtorek graliśmy w Warszawie, Boże, jak to był przy Pałacu Kultury, nie pamiętam jak ta dyskoteka się nazywa, ale... Ta spontanno na środku, tak? Tak, ta z fontanną na środku. Poprosimy klubowiczów. Pod Pałacem Kultury był klub z fontanną na środku, jak się nazywał. Oni zaraz tak nam wyślą informację. Tak jest. I tam bardzo często grałem. Natomiast podstawowe moje kluby to był Metropolis, Wrocław, w środę, czwartek, Trezor. W piątek czasami gdzieś jeździłem, już później ktoś inny grał w Ekwadorze, ale zazwyczaj ja grałem ten piątek, sobota, niedziela, zawsze próbowałem ja zagrać w Ekwadorze. No i co? No i później jak gdyby dochodzimy do czego? No czekajcie, bo wątek... Love Parade. Jak dochodzi do tego, że... kontakt z organizatorami? Jak oni dają zgodę? Jak to od kuchni zostało przeprowadzone? I kto dał pieniądze na to, żeby taką platformę wysłać? Bo to przecież za darmo nie da się zrobić. Słuchajcie, to było powiązanie w którymś momencie, tak jak mówię, dwóch klubów na pewno i Radio Baru Wrocław i klubu Ekwador w Banieczkach. Ja nie byłem, powiem wam szczerze, gdzieś tam spoinowacony w kwestii chyba rozliczeń do samego końca. Natomiast nazwijmy to, że obydwa kluby wyłożyły pieniądze, już teraz do końca nie pamiętam. My żeśmy wieźli na pewno konsoletę, tancerki były od nas, ale też były z Wrocławia fantastyczne dziewczyny i zespół taneczny. Zresztą we Wrocławiu są w ogóle takie bardzo fajne zespoły, które artystycznie bardzo dobrze gdzieś tam współpracowały w którymś momencie też z Zieloną Górą. Piękne dziewczyny właśnie z Zielonej Góry, też z zespołów i tancerek, które dołączyły generalnie do nas, no i ten Wrocław. Więc tutaj jest jak gdyby podwójna siła dwóch bardzo dobrych klubów. Kuby nie było, z tego co pamiętam, na tym Love Parade. Przyjechał, nie pamiętam imienia teraz tego kolegi, który grał ze mną, natomiast też fantastycznie zagrał seta na tej naszej platformie. Impreza w Warszawie nazywała się Quo Vadis. Dokładnie tak. Tak, to jest odpowiedź od klubowiczów. Mamy Love Parade. Ta Love Parade to jest takie miejsce, gdzie dziesiątki tysięcy Polaków jeździło. Dla młodych widzów
to jest impreza, która była organizowana w Berlinie. Był to pierwotnie protest polityczny, natomiast potem stało się to do tego stopnia kultowym miejscem spotkań DJ-ów i organizacji imprez klubowych na świeżym powietrzu, że zgromadziła w rekordowym roku 1,5 miliona ludzi. 2 miliony. 2 miliony. Tak, no proszę bardzo. My byliśmy na tej imprezie dokładnie. Tak, i to cały Berlin po prostu jeden wielki klubowy klimat. A jeśli ktoś tego nie widział i nie słyszał, no bo nasi słuchacze też rodzili się wtedy, można powiedzieć, tak? No to można zobaczyć filmik na YouTubie, który właśnie pokazuje, jest takim skrótem tej wyprawy Ekwadoru i całego występu. Tutaj jak gdyby mogę wam powiedzieć na pewno jedną rzecz. Fantastyczni DJ-e z Berlinie, w ogóle kluby, to jest naprawdę niesamowita kolebka muzyki, nazwijmy to oczywiście po Londynie, po Chicago, Detroit, to Berlin właśnie zresztą do tej pory wiecie, wielki prym jak gdyby muzyczny, fantastyczni producenci, którzy wtedy jak gdyby w pełnej pokrasie naprawdę produkowali naprawdę jedne z najlepszych rzeczy w ogóle na świecie. Natomiast tu trzeba jasno i klarownie powiedzieć, Holandia ma swoje 5-3-5 radio, 5-3-5, dobrze mówię, 5-3-5. Berlin ma swoje gigantyczną rozgłośnię, natomiast w Polsce, w Poznaniu zamyka się ostatnia kolebka klubowej muzyki, tak? I tutaj trzeba to też, to nie była, poczekajcie, jak się ta rozgłośnia nazywała, pamiętacie w Poznaniu? Nie. Jak ona się nazywa? No rozgłośnia? RMF? Planeta, tak? To była radiostacja. Radiostacja warszawska. Dokładnie. Harcerskie radio, radiostacja, tak, Warszawa. Ale później tak, Planeta. Ale w Poznaniu to była też, jak gdyby z Poznania też były grane sety. Ja pamiętam, że to był jedynym, jak gdyby powiedzmy, nie do końca słyszalny głos muzyki klubowej w Polsce. Cała reszta, oczywiście oprócz radia wtedy RMI FM, w którym wy jesteście i w którym gdzieś tam próbujemy przemycać wieczorami z fantastycznym panem Krzysztofem, który był wtedy dyrektorem muzycznym, z tego co pamiętam. Łuszewski. Dokładnie. I który jak gdyby nadawał też rytm i pozwalał na wiele, gdzie ludzie nie do końca, można powiedzieć, z tym się utożsamiali, słuchajcie. No przecież wtedy, jeszcze raz mówię, wtedy budka suflera, bo do tanga trzeba dwojga, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które wtedy grały, to jest pokłosie jak gdyby tego, na czym Polska się wychowała. A Holandia, Berlin, Bruksela, Paryż, Paryż to jest kolebka znowu chaosu, który gdzieś tam Etienne de Grey i cała jak gdyby ta delikatność chaosu wychodziła właśnie ni znikąd, ni tylko z Francji przez Ibizę dochodziła jak gdyby dalej. Natomiast tutaj w Polsce no, my byliśmy jakimś takim ewenementem, mówię tutaj oczywiście, wy byliście ewenementem. Mówimy o całej Wielkopolsce, bo Wielkopolska tutaj to jest tak, do tanga trzeba dwojga, jak już mówimy o budce suflera. Po pierwsze był klub, tak, który kreował jakieś trendy, a my tylko staliśmy się tą tubą, która go rozpowszechniła, tę muzykę klubową i tę modę na muzykę klubową. Chociaż to był duży eksperyment, bo wtedy to nie była muzyka komercyjna i stacja underground radiowa, która zarabiała na reklamach, dużo ryzykowała, no i wygrała to tak naprawdę. Dokładnie. Pierwszy program dla mnie osobiście, Taneczna 20, sponsorowany przez klub Ekwador w Manieczkach, kiedy to wszyscy czekali na tego gościa z Ekwadoru, czyli DJ-a Chrisa, który się pojawiał w sobotę zazwyczaj po 18 u nas w radiu i graliśmy tę muzykę, którą do tej pory można było usłyszeć tylko właśnie w twoich setach. Mamy bardzo mało czasu. Mamy kwadrans. To jest dokładnie jak gdyby to, co mówicie, i to jest jak gdyby rzeczy się dzieją dookoła nas. Ja pamiętam w 2002 roku zadzwonili do mnie po raz pierwszy koledzy, którzy już też współpracowali bardzo mocno w Holandii. Słuchajcie, no przecież pamiętam, jak gdzieś tam wydaję pierwsze pieniądze, które zarabiam i mam odłożone, to przecież ja z własnych pieniędzy kupiłem odrzutowiec
do Amsterdamu, gdzie właśnie wsiada szef Eski z Warszawy, wsiada Oliwier Janiak, wsiada ekipa jeszcze wtedy chyba, nie, cały czas TVN-u i oni kręcą co za tydzień na Sensation. I ja osobiście zamiast jak gdyby wsiąść, miałem wtedy bardzo poważne problemy rodzinne, niestety nie pojechałem tam na miejsce, żeby się spotkać z Irfanem i z Duncanem. No i co, no i jak gdyby uciek, może nie to, że to przeważyło na tym, że ucieka nam, natomiast wiecie, ja dotykam Tiesto in Concert od strony produkcyjnej, dotykamy właśnie wtedy Sensation i ja już wtedy wiedziałem, że trzeba wyjść jak gdyby z gigantycznymi imprezami na zewnątrz, trzeba robić halowe, wielkie imprezy, bo świat jak gdyby w tym kierunku bardzo mocno podąża. My już żeśmy to widzieli, widzieliśmy ten rozwój jak gdyby scenotechniki, pirotechniki, konfetti, tego wszystkiego, że emocje nie są złożone tylko i wyłącznie w dźwięku, ale te wszystkie rzeczy jak gdyby dookoła, które budują całą imprezę, dają tą powiedzmy moc energii dla tych ludzi, to jest wszystko jak gdyby w całym show owianym razem ze scenografią, tancerzami i tą zewnętrzną jak gdyby muzyką, która płynie z głośnika. Mamy 13 minut do końca tego live'a, musimy bardzo mocno przyspieszyć. Mamy Amsterdam Dance Mission League zdjęty, mamy Love Parade League zdjęte. W czwartek po 18 pojawisz się już nie jako DJ Chris, tylko jako Krzysztof Bartyza, czyli organizator Sunrise Festivalu. I teraz Sunrise Festival. Jak to się dzieje, że klub spod Poznania, spod Śremu nawet, z miejscowości Manieczki, wpada na pomysł, żeby zorganizować wakacje imprezę, uwaga, 280 km dalej nad morzem w Kołobrzegu. Ja tylko dodam, że mamy rok 2003. I dlaczego impreza nazywa się Sunrise? No właśnie. Klub Ekwador nie wpada na ten Kto pomysł. Wpada? To wpada znowu Krzysztof, czyli DJ Chris. Dlaczego? Dlatego, że co roku jak gdyby grając w Ekwadorze cały czas wakacje ten klub nie grał. Ja jeżdżę, znaczy może i grał, ale nie grał jak gdyby tak często, czyli nie grał co tydzień. Ja jeżdżę oczywiście co roku jako rezydent Ekwadoru już, jeżdżę do Miami, gram swoje jak gdyby rzeczy, które tam się dogaduję jak gdyby z szefami. W momencie, kiedy Ekwador już urósł do naprawdę potężnych rozmiarów, 2000 bodajże chyba drugi rok, robię tą imprezę właśnie w Miami, te po raz kolejny moje imieniny. No i wydarza się bardzo poważna rzecz, czyli klub jest jak gdyby na tyle nabity i na zewnątrz stoi tyle tysięcy ludzi, że no nie jesteśmy w stanie jak gdyby tutaj już po raz kolejny jak gdyby zagrać. Decyduję na ten temat, że muszę te imieniny jak gdyby przenieść. Jadę do Kołobrzegu, gdzie dzierżawcą jest mój były bardzo dobry kolega, czyli właśnie Roman Łangowski, który jest dzierżawcą amfiteatru. No i stoję w tym amfiteatrze, gdzie kiedyś te pierwsze dyskoteki grałem, gdzie Romek może to jak gdyby i wielu, przede wszystkim Mario, z którym rozpoczynałem też swoją, Piotruś Krzewina, z którym rozpoczynałem całe moje jak gdyby życie muzyczne, mogą to doskonale potwierdzić. Stoję sobie z Romanem i Roman mówi, i ja się pytam, Romku, a co byś powiedział na to, gdybym tu zrobił swoje imieniny? On mówi, chcesz, to rób, nie ma problemu. No i tak się jak gdyby tworzy w którymś momencie, dokładnie zobaczcie, tu się znowu z czegoś, z niczego jak gdyby tworzy się coś. I jeszcze raz powtarzam, to szło jak gdyby obok nas. To są oczywiście pomysły jako pomysły, zawsze mieliśmy pomysły, tylko nigdy nie nastawialiśmy się jak gdyby na samym, jak gdyby nie to, że na samym początku, tylko nigdy się nie nastawialiśmy na to, że wynik finansowy to jest podstawą jak gdyby tego wszystkiego. Przenosimy te imieniny, oczywiście idę do właściciela klubu, słuchaj, mam pomysł na zrobienie tych moich imienin. Naturalnie oczywiście potrzebuję, wiesz, no, nigdy się nie zajmowałem ochroną, nigdy nie zajmowałem się sprzedażą biletów, nigdy nie zajmowałem się barami, nigdy się nie zajmowałem niczym jak gdyby innym, nazwijmy to oczywiście w cudzysłowie, bo zawsze pomagałem w tym i to mnie jarało, czyli zatowarowanie, logistyka i tak dalej, natomiast tutaj w tej kwestii nigdy nie wchodziłem. Oczywiście właściciel klubu też ma trochę znajomości, jakby nie było. Robimy ten pierwszy Sunrise with Ecuador. Dlaczego Sunrise? Dlatego Sunrise, bo na każdych imieninach w Mielnie
kończymy imprezę jak gdyby ze wschodem słońca i wszyscy, absolutnie wszyscy, łącznie z barmankami, przez te wiele lat moich imienin szliśmy na plażę oglądać wschód słońca. I to było jak gdyby naturalne, wiecie, tutaj bardzo dużym też jak gdyby aspektem tego jest, że tutaj mam wokół siebie naprawdę bardzo fajnych ludzi. Cezar Keynes, z którym bardzo długo jak gdyby tutaj współpracowałem. No byliśmy bardzo dobrymi tutaj przyjaciółmi. Mieszkałem u Grzesia w takich, można powiedzieć, że najgorszych momentach mojego życia. On już mieszkał w Poznaniu, on się w ogóle przeprowadził wcześniej niż ja. On grał na rynku w Poznaniu, gdzie jeszcze zanim ja pojechałem w ogóle do Ekwadoru, to on już tam był od kilku tygodni. Dopiero jak ja pojechałem, to się to wszystko generalnie rozwinęło. Także tutaj jak gdyby historia jest, powiedzmy, gorąca. Ale wracając do tego Sunrise'u, no to gramy ten pierwszy raz, widzimy, że to jest fantastyczne, co robimy. Oczywiście tutaj Guciu Film, czyli chłopaki, którzy montują jak gdyby wideo z tego. T-Day oczywiście jest to tutaj bezapelacyjna osoba, która gdzieś tam kierunkuje muzycznie też odrobinę mnie. Ja i to są jego kontakty, są jego przyjaciele. Peran Van Dijk, Ron van de Beuken, gdzieś Simon, gdzieś tutaj chłopaki, którzy z Holandii przylecieli, to są oczywiście Darka jakieś pierwsze szlify, wiesz, on też chce być nagle DJ-em, wiecie, tutaj wiele rzeczy jak gdyby wywraca się, słuchajcie, do góry nogami. Jeszcze raz mówię, to był miks wielu dziesiątek jak gdyby zdarzeń. No i co dochodzi, oczywiście powracamy, robimy drugą imprezę, również z, jak gdyby z klubem Ekwador, no i w tym momencie jak gdyby zdarza się jak gdyby bardzo poważna sytuacja, to znaczy w środku i na zewnątrz jest pięć razy tyle ludzi, jak gdyby nikt już nad tym, nazwijmy to, nie panuje. Ta impreza oczywiście idzie, ale mówimy o tym, że amfiteatr miał wtedy, no cały czas miał, powiedzmy, mógł pomieścić około 5-6 do tam powiedzmy 6,5 tysiąca, a w środku jest to 6-7 tysięcy, na zewnątrz jest jeszcze raz tyle. No i gdzieś tam to wszystko się rozbija naprawdę bardzo mocno, wracamy. No moje jak gdyby rozstanie w październiku z klubem 2004 rok, rozstanie moje z klubem Ekwador. No i co? No i poznaję chłopaków, z którymi jestem do dzisiaj, można powiedzieć, 17 lat wspaniałej, jak gdyby, można powiedzieć, historii. No, wiecie co, to też jest jak w małżeństwie, no nie zawsze jest kolorowo, natomiast wiecie co, kierunek jak gdyby tego wszystkiego, myślę, że dar zaufania i to wszystko, co do tej pory jak gdyby zrobiliśmy, stawia nas naprawdę na można powiedzieć, poważnym fundamencie współpracy. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, kawał wielkiego jak gdyby czasu. No i przede wszystkim jeszcze tu muszę wam powiedzieć, że jak gdyby spotykając ich wtedy w 2005 roku na drodze jak gdyby mojego życia, oni też mają jak gdyby swoje pomysły. Pamiętajcie, że w 2005 roku po raz pierwszy jest dodatkowa scena już na parkingu. W ogóle jest namiot cyrkowy postawiony gigantyczny na parkingu i dla VIP-ów jest nawet basen napompowany podczas imprezy, w której nie wykąpał się nikt oprócz jednego gościa z techniki. I po imprezie. I generalnie powiem wam, że jest wiele takich, można powiedzieć, że absurdów technicznych, produkcyjnych wtedy, ale to było 17 lat temu. Słuchajcie, to jest... Październik 2004 rok, dla wszystkich mega szok. DJ Chris odchodzi z Ekwadoru w szczycie popularności tego klubu. Poczekaj, uciśnijmy. Odchodzi... No rozstaje się, zostaje zwolniony czy wyrzucony. Dokończę swoją myśl. Szczyt popularności DJ-a Chrisa wtedy, oczywiście, który nadal trwa. Szczyt popularności Ekwadoru, wszyscy na maksa nakręceni, wszystko pięknie wygląda. A tutaj nagle taka druzgocąca informacja dla wielu klubowiczów. No i teraz pytanie, dlaczego? Jak to się stało? Ja myślę, jak gdyby...
może powiem wam... No jeżeli mam wam powiedzieć, to powiem wam prawdę. Ja uważam, że właścicielowi klubu Ekwador jak gdyby narzucono jakąś, może nie ideologię, bo to za daleko bym powiedział, tylko ja wtedy bardzo mocno zakochałem się w muzyce trance'owej. I grając tą muzykę trance'ową nie do końca jak gdyby może nie to, że potrafiłem przemówić do tłumu, tylko niektórzy tam już wtedy mówili, że się kończy, nie gra tych kawałków co zawsze i pojawia się tutaj, znaczy nie pojawia się, bo już tutaj dość mocno jak gdyby współpracujemy, ale pojawiają się dwaj bracia z Warszawy, czyli Drami i Hazel, gdzie no, nie do samego końca jak gdyby są w porządku tutaj na pewno w tej całej układance. Dram szczególnie, natomiast Hazel był tutaj chyba podstawową głową do tego wszystkiego, bo to właśnie Dram stoi jak gdyby za tym, można powiedzieć, impulsem między innymi do tego, że ja mówię dość. Natomiast kością na pewno niezgody jest rozliczenie się ze mną w kwestii dwóch pierwszych Sunrise'ów, to znaczy w którymś momencie po prostu poprosiłem o rozliczenie. Chciałbym otrzymać pieniądze za 2 lata współpracy i w klubie Ekwador i tutaj, jeżeli chodzi o Sunrise, więc chciałbym, żebyśmy się to rozliczyli. Nie dostałem tych pieniążków. No i chyba najważniejsza rzecz to jest taka, że w międzyczasie narysowałem rozwój bardzo mocny klubu, czyli wyjście z imprezami. Bo ta impreza Independence, nie wiem czy wiecie, jest stworzona dużo, dużo wcześniej. Jest stworzona jakieś 4 do 5 miesięcy wcześniej. Ta historia jak gdyby jest przeze mnie już opowiadana. Słuchajcie, musimy iść na zewnątrz, musimy w Arenie, w Poznaniu, musimy w Gdańsku. Mamy potężną popularność. Jeszcze w międzyczasie jak gdyby produkuję beach party w Sopocie dla Viva Club w Sopocie, gdzie jest ponad 40 tysięcy osób. Więc mamy już poważne, jak gdyby gdzieś tam z Didejem, z Guciem, z Cezarem, mamy już poważne gdzieś tam przełożenia tego wszystkiego i wiemy o tym, że no musimy jak gdyby iść w tym kierunku, bo to jest przyszłość po prostu, najnormalniej w świecie. No, właściciel klubu Ekwador nie chciał w to iść, nie wiem co za tym stało, myślę, że po prostu wydanie tych pieniędzy na kolejny projekt, wiecie co, może ja też za mocno naciskałem, nie mam zielonego pojęcia. No, natomiast fundamentem na pewno naszego rozstania jest kasa. Kwestia rozliczenia po prostu najnormalniej w świecie. Ja za dwa lata nie otrzymałem pieniędzy jak gdyby za Sunrise. Powiedziałem, no nie może to tak wyglądać, że ja będę płacił za DJ na festiwalu z własnych pieniędzy i nie dostanę. Zresztą DJ-e, którzy przyjeżdżali czasami do Ekwadoru, też doskonale wiedzą, że z własnej kieszeni pokrywałem niektóre rzeczy, bo dla mnie to był fun. Ja nie będę już tutaj jak gdyby wchodził w szczegółów, ile zarabiałem i tak dalej, bo więcej jak gdyby pieniędzy otrzymywałem z tak zwanych giftów, czyli za pozdrowienia. Za pozdrowienia, dokładnie. I to były jak gdyby wielkie pieniądze, naprawdę wielkie pieniądze jak na tamte czasy, natomiast wypłata jako wypłata była takim, nazwijmy to... Dodatkiem. Dodatkiem naprawdę na paliwo. Natomiast tutaj ja też szacunek miałem za to, bo ja jeszcze raz powtórzę jak gdyby bardzo ważną rzecz. Ekwador nie wypromował DJ-a Chrisa i DJ Chris nie wypromował Ekwadoru. To był moment, miejsce, muzyka. Oczywiście to byłem ja i wiele rzeczy jak gdyby w tym się skłoniło, natomiast tu każdy jak gdyby z chłopaków też pracował, tam był menadżer, tam był bardzo ważny Tomek, tam no oczywiście właściciel. Maciej. Wiele ludzi jak... jeszcze raz? Maciej też. No mówię, menadżer Maciej, tam był Tomek, którzy byli też filarami tego nazwijmy to sukcesu, bo chłopaki mieli głowę naprawdę na karku i Bartek właściciel, więc gdzieś tam, jeszcze raz powtórzę, to naprawdę był po prostu łód szczęścia, wielu zdarzeń. Jeszcze raz powtórzę, nie było tam absolutnie żadnego skoku w kierunku kasy. Po prostu my żeśmy fantastycznie się bawili, przy tym oczywiście szły pieniądze, ogromne pieniądze, które jak gdyby fantastycznie żeśmy przekładali na ściąganie DJ-i.
nie wiem, może ktoś się pogubił w tej kwestii, może ktoś za dużo chciał, nie mam zielonego jak gdyby pojęcia. Ja poszedłem dalej bez jakichkolwiek tych, tylko to, co się stało generalnie po zerwaniu tej, nazwijmy to, współpracy, było bardzo słabe jak gdyby z ich strony. To zostawiamy. Bo powiemy tobie od razu, że jesteśmy zasypani pytaniami, które się jednym powtarzają. Jednym pytaniem. Czy DJ Chris mimo wszystko wystąpi kiedyś w klubie Ekwador w Banieczkach? Zwłaszcza, że podczas jednego z naszych programów rozmawialiśmy z właścicielką Karoliną, która powiedziała, że zaproszenie ciągle jest aktualne. Wiecie co, to jest kwestia jak gdyby jakiegokolwiek daleko idącego nie kompromisu, tylko honoru, bo ja na samym końcu tak naprawdę nie pożegnałem się w taki sposób, nazwijmy to normalny, tylko po prostu miałem odejść. I to jest jak gdyby pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja uważam, że za daleko zaszły niektóre rzeczy. Ja wiem, że można by było oddzielić wszystko jedną kreską, tylko w tym wszystkim ja uważam, że gdzieś honor i pewne rzeczy, które w głowie zostają i zostają naprawdę na długo, są ważniejsze jak gdyby od pieniędzy i od tego, żebym kiedykolwiek się pojawił. Ja nigdy nie mówię nigdy, natomiast kurczę, no nie wiem, może jeszcze musi trochę upłynąć tego czasu. Minęło 16 lat, poczekamy jeszcze kilka, może się przełamiesz. Myślę, że wszyscy odetchnęli z ulgą, bo czekają jednak na takie wydarzenie i to, że nie zamknąłeś ostatecznie tego tematu, myślę, że to jest taka, wiesz, to dobra nadziei. Słuchajcie, ja myślę, wiecie co, ja na przykład bym był na tyle honorowy i bym najnormalniej się zadzwonił, Chris, jesteśmy winni tyle i tyle pieniędzy 17 lat temu, nikt nie oczekuje tutaj dołożenia zera, natomiast kwestią na pewno najważniejszą w tym wszystkim, bo zostałem jak gdyby zburzony, bo to jest jak gdyby bardzo ważna rzecz kolejna, która idzie. Wszyscy mi podkładają nogi w produkcji Independence. Nie wiem, czy pamiętacie, gramy w Poznaniu. Pamiętamy, w Gdańsku, Arena, tak. W Gdańsku, w Warszawie i w Toruniu ostatecznie. Natomiast tu bardzo potężna jak gdyby rola w tym, że nie gramy w Bydgoszczy. To są telefony i telefony kolegów i koleżanek, tudzież wszystkich znajomych, żeby po prostu Chrisowi podłożyć nogę w Bydgoszczy i żeby nie zagrał w tej Bydgoszczy. No i później, żebym w Gdańsku nie zagrał w miejscu, w którym na pewno bym wygrał, a przegrałem, bo traciłem na minutę kilka tysięcy złotych na międzynarodowych targach gdańskich, więc gdzieś tam, wiecie co, to wszystko, że powiedzmy przez, nie wiem, 4 lata wcześniej potrafiłem uzbierać naprawdę całkiem niezły, nazwijmy to, potencjał i majątek żyjąc, pracując bardzo uczciwie, bawiąc się i dając szczęście ludziom, po prostu zarabiałem pieniądze. I uwierzcie mi, że w ciągu roku czasu, czyli w ciągu tych pierwszych kilku imprez, gdzie ktoś jak gdyby ponastawiał wszystkich negatywnie i wkładał mi naprawdę poważne kłody pod nogi, straciłem cały majątek, musiałem sprzedać mieszkanie, dom, absolutnie wszystko, jeszcze mi ukradziono samochód jak gdyby spod domu, więc następstwo tych wszystkich zdarzeń, jak gdyby chciałbym, żeby to też wszyscy wiedzieli, gdzieś tam jest takim bardzo poważnym ciosem w serce, bo ja absolutnie naprawdę nic nie zrobiłem takiego, co mógłbym po sobie w jakikolwiek sposób, po prostu odszedłem. Chcąc rozwijać się dalej i chcąc przede wszystkim żądając tego, co było mi bezapelacyjnie, jak gdyby powinno być mi dane. A kto dołożył do tego cegiełkę? Ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że ktoś jest tutaj pełnym winowajcą tego wszystkiego, ale na pewno chciałbym, żeby to wybrzmiało bardzo głośno. Na pewno nie byłem nim ja. 23 odcinek polskiej muzyki klubowej, historii polskiej muzyki klubowej według duetu Calvin Dremi. Program sponsorowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzisiejszym naszym gościem specjalnym był DJ Chris. Oczywiście nie wyczerpaliśmy absolutnie tematów. Powracamy do DJ-a Chrisa pojutrze, czyli w najbliższy czwartek i przez kolejną godzinę będziemy rozmawiać. Czekamy przy okazji na wasze pytania. Te najciekawsze na pewno tutaj zadamy. Na koniec. Krzyś,
Jedna nadzieja. Idą ponure czasy. Jest naprawdę koronawirusowo. Dla ludzi, którzy oglądają to na YouTube w którymś tam roku. Mamy 2020 rok, końcówkę października. Jest kwarantanna i koronawirus szaleje w Polsce. Powiedz, że zagrasz w klubie Ekwador, tylko jeszcze nie wiesz w którym roku. Zakończmy to jakimś takim miłym, sympatycznym akcentem. Ale dlaczego się upieracie, że właśnie w klubie Ekwador? Bo ludzie tego chcą, naprawdę. Uwierz nam, że oni tego pragną, oni o tym nie marzą. Nasza prośba. Ja uważam, że Ekwador jest za mały na to, żebyś ty tam jeszcze raz przyjechał i zagrał, albo cena biletu musi być z kosmosu. Dlatego, że stara gwardia, 40-latkowie, absolutnie to będzie must be w ich życiu. Przeżyć no jeszcze tak, raz seta głównego. Zaczekajcie, ale to jeszcze raz trzeba jak gdyby powtórzyć jedną rzecz. Na Sunrise Festival w niedzielę tylko spotykam co roku potężną rzeszę ludzi ze starej gwardii, którzy... Ja nie piję kawy na Sunrise. Ci wszyscy, którzy pracują wokół mnie doskonale też o tym wiedzą, że ja dostarczam papier do toj i jestem tam, gdzie trzeba wymienić olej, czy tam, gdzie trzeba nasypać konfetti. Ja po prostu... działam przy produkcji jak gdyby tego eventu i jestem między ludźmi i ludzie doskonale o tym też wiedzą, że jestem między nimi i spotykam cały czas potężną ilość ludzi ze starych czasów. I powiem wam, że niedziela w tym roku, jak gdyby w zeszłym roku, przepraszam, przeszła najśmielsze moje oczekiwania i w przyszłym roku, wiem o tym w przyszłym roku, w roku, w którym zagramy Sunrise. Na pewno w niedzielę będę musiał zmienić scenę na dużo, dużo większą i zagrać dokładnie to, czego oczekują ludzie, czyli historii Sunrise'u i historii wspomnień. A czy ja zagram w Ekwadorze? No, nie chciałbym jak gdyby postawić tutaj kropki jak gdyby na D i chciałbym dać nadzieję na pewno ludziom, bo dzisiaj ta nadzieja w tej grze politycznej, w tym wszystkim, co się dzieje na co dzień, w tym barbarzyńskim podejściu jak gdyby do prawa, konstytucji i innych rzeczy jest bezapelacyjnie jak gdyby ta nadzieja potrzebna ludziom, więc powiem tak, kiedyś to na pewno nastąpi, żeby przesłać wam potężną jakby moc energii, ale kiedy to nastąpi, myślę, że jeszcze trochę Wisły w wodzie musi upłynąć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ostatnie słowo od ciebie do klubowiczu? Mam nadzieję, że wszyscy już dotarli. No, tak jest. Dziękujemy bardzo. Słyszymy się w czwartek, już pojutrze. Ale wtedy to już nie będzie DJ Chris, nie będzie mówienia o DJ-ce. Wtedy będziemy rozmawiali tylko o największym klubowym evencie w Polsce, o Sunrise Festivalu. Ślicznie dziękujemy, duet Calvi & Remy. Dziękujemy. Na cześć. Razie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Czyli co, słowo się rzekło, słyszymy się i widzimy już pojutrze, w najbliższy czwartek od godziny 18. Przypominamy, że można to wszystko sobie obejrzeć również z offline'u, nie trzeba być z nami koniecznie na żywo, chociaż warto, bo pytania przez was tutaj pisane również zadajemy bezpośrednio. Przewaliliśmy bardzo mocno czas. Bardzo mocno, także dziękujemy.